Poprawna zasłona powinna wyglądać w ten sposób, że kładziemy ręce albo na klatce właśnie jako taki X, albo tutaj na jajkach trzymamy obie ręce i stajemy prosto, nie poruszamy się ani w jednym kierunku, ani w drugim, tylko stajemy i to zawodnik atakujący z naszej drużyny ma nas wykorzystać. Fajnie by było, gdyby ta zasłona była postawiona w ten sposób, aby nasz obrońca, któremu chcemy zrobić zasłonę, nas nie widział. Czyli w tym przypadku, jeżeli się pokaże tak, no to wiadomo, że on nas widzi i nas próbuje albo gdzieś tu wyminąć górą, albo dołem. Dlatego ustawiam się na przykład w ten sposób, on nas nie widzi i atakujący wykorzystuje sytuację. No nie możesz się na nim kłaść. Jak nie? To tu go roluję i tu go trzymam? Zasłonię. Nie. Zobacz, podchodzę, stawiam zasłonę. Ale patrz, jak Michał stoi tu w obronie, no i tu, no. Stoisz tu w obronie, ja no to ty nie wchodzisz tak, nie go. Tu wchodzę. Tu ma... No, teraz dobrze. Wszystko Boże, ja bym tak w ciebie. A chodzi o to, że ty masz stanąć tak troszkę dalej od niego i stanąć po prostu, nie ruszać się. Tak samo jest w przypadku zasłon od piłki, tak samo jak do piłki. Zobaczcie, jak wygląda pick and roll. Idziemy sobie normalnie na prawą stronę. Zabieramy naszego obrońcę, żeby ustawić go do linii końcowej, żeby... Wtedy nasz wysoki. W przypadku zasłony od piłki obie osoby, które rozgrywają akcję, muszą się odsłonić i pokazać, że chcą dostać piłkę. I w tej sytuacji jestem w stanie podać piłkę do Michała pod kosz albo do Jabola za 3. Czyli robiąc zasłonę od piłki, obie osoby, które rozgrywają akcję na dole, chcą dostać piłkę, pokazując się. Wybiegając po zasłonie po piłkę, musimy patrzeć cały czas na obrońcę, jak on zachowuje się na zasłonie. W sytuacji, kiedy podąża za mną i goni mnie po śladach, ja zawijam za zasłoną pod kosz. Jeżeli jakimś cudem udało mi się zgubić obrońcę i zatrzymał się na zasłonie, wybiegam za 3 i mogę sobie spalić. Jeżeli jest sytuacja, w której nasz obrońca próbuje być cwaniakiem i ominąć od góry zasłonę, ja spadam na 0 i próbuję sobie spalić za 3 z 0. Kiedy obrońca znowu chce przycwaniaczyć i wybiec poza zasłoną, ja robię backdoora, odbijam się od zasłony z powrotem pod kosz. Jest również taka akcja jak stagger, czyli podwójna zasłona, kiedy zawodnik atakujący wybiega po jednej, a od razu potem po drugiej zasłonie do góry po piłkę. Robienie zasłon od piłki bardzo przydaje się w grze zespołowej i pomaga kolegom z drużyny wyjść do piłki, żeby rozegrać jakoś inaczej akcję niż robiąc zwykłego pick and rolla i stać szeroko. To się nawet przydaje przy zwykłym rozstawieniu na boisku. Dobra, dziękuję wam bardzo za odcinek, to były zasłony. Pamiętajcie, żeby zostawić jakiś komentarz, jaki chcecie odcinek, jaki poradnik, jaki challenge, czy jakieś 1 na 1. Nie, bo się zastanawiam. Jak chcecie, to możecie wpadać na Instagrama, bo tam czasem wrzucam jakieś shoty z nagrywania. Dzięki wam bardzo i siemanko.